Widzę niebo otwarte. Nauczanie domowe. 26 grudnia. Dzieje apostolskie, rozdział 6, wersety od 8 do 10 i rozdział 7, wersety od 54 do 60. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli jego słowa, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Nie widzimy w tym nic dziwnego, że przed męczennikiem otwiera się niebo. Ale tak naprawdę otwarte zostało przez Paschę Chrystusa, Syna Człowieczego. To On otworzył nam niebo i stanął po prawicy Ojca, jak dzisiaj relacjonuje to w swojej wizji Szczepan. Ta wizja mówi o dwóch faktach. Jezus otworzył ci niebo i wstawia się za tobą, stojąc po prawicy Ojca. To jest przesłanie świątecznego dnia. Jezus otworzył niebo i zstąpił z niego, by już na zawsze to niebo było otwarte dla ciebie. Dni otwarte albo dzień otwartych drzwi organizuje się od czasu do czasu w szkole, która rekrutuje, albo w instytucji, która się promuje. A tutaj w niebie dla ciebie drzwi otwarte zawsze. A święta to właśnie taki dzień otwartych dni. Więcej można zobaczyć, można tam zajrzeć, można się zachwycić, można porozglądać i trochę święci nam w tym pomagają. Ale przede wszystkim chodzi tu o święta, które wynikają z konsekwencji tego pierwszego otwarcia, tego rozdarcia niebiosów, przez które Syn Człowieczy stał się człowiekiem, i otwarcia ich w pełni, kiedy wstąpił do nieba. Zatem, kiedy przeżywasz święta, zaglądaj do nieba. Spojrzyj, przyjrzyj się, rozejrzyj się i podejmij decyzję. Chcę tam wejść. Warto być w pełni w tej szkole Chrystusa. Warto być w tej instytucji Bożej na stałe. Do końca. Zadanie dla ciebie na dziś. Gdy przechodzić będziesz przez drzwi kościoła, pomyśl: drzwi otwarte. Chcę zobaczyć kawałek nieba. I Jezusa przychodzącego w prosty sposób. Może bez takiej wielkiej chwały, ale tego, który otwiera mi to właśnie, co najświętsze, najwspanialsze i co oczekuje na mnie. Niech ci w tym przyglądaniu się niebu, w tym przechodzeniu przez otwarte drzwi błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, który cię do nieba zaprasza.